Mamy huśtawki. Wyciągnęliśmy z garażu. Szykujemy się na co? Na wieczór? Nie, żartowałam. Otwarcie sezonu wiosennego chciałabym powiedzieć, no ale jeszcze nie. Muszę się tak rozejrzeć. Jutro jest sobota, więc mamy troszeczkę planów ogrodowych. Także muszę sprawdzić, co tu gdzieś mamy do zrobienia. A na razie korzystamy. Dziewczyny poszły sprawdzić informację o jaszczurkach, bo znaleźliśmy jaszczurkę. Taką nieruszającą się. No. Podoba ci się, Laurko? Tak. Dobra. No, mama nawet szalika nie założyła. A co tam, piękne słońce. No, może uda mi się w ogóle nagrać parę rzeczy takich typowo ogrodowych, co będziemy robić. Teraz zobaczymy. Powiem wam, że Laurka już dosyć trochę chodzi, ale świetnie sobie radzi w domu. A nie miała tak za bardzo okazji chodzić sobie po dwórku. Także próbujemy. Jeszcze w tych butach. Co chwilę mamy glebę, nie? Lelurko. Dziewczyny znalazły hula hop. Może rzucają, no proszę. No, o, to nic się nie stało. No. Możemy iść dalej. No. Przedszkolacy jeszcze w przedszkolu są. A ja już tak mniej więcej wiem, co będziemy jutro robić. Także trochę pracy nas czeka. Ale jak to powiedziała ostatnio taka jedna pani, same nudy u nas. Także no, mają ludzie bardzo aktywne życie. Oceniają innych, śledzą internety. Także my takich osób nie zapraszamy. Zapraszamy takich, których interesuje to, co robimy, jak spędzamy czas, co chcemy wam poopowiadać. Zobaczcie, zrobiliśmy fotowoltaikę, no ale jeszcze nie działa. Także czekamy. Mamuś, pokaż naszą jaszczurkę. Jaszczurka, aha, gdzie jest jaszczurka? Chodź, Anitka. Anitka znalazła jaszczurkę. Już sprawdzałyśmy informacje na temat tej jaszczurki troszeczkę. Wiecie co, ja nie wiem, jak to jest z tym snem zimowym. No, było w internecie, że... Że co, Anitko? Że zapada. Ale że patrz, zapada. Ona nie oddycha. No to może zapadła w sen zimowy. No nie, bo jak można spać i nie oddychać? Aha. To ja jeszcze poczytam na ten temat. A ja umiem, wiem, mama, wiesz jak to się robi, polewa się wodą, no. I wtedy jej się robi sztuczne oddychanie. No ale ona może, nie możemy jej ruszyć, zobaczcie, Laurka się przewróciła i się denerwuje. Ty zrobiła, że się przewróciła. Anitko, ale na trampolinę musiałabyś ściągnąć buciki. No to dobra. No to wskakuj. No musimy jutro wisienkę wykopać. Bo taki był plan, żeby tam była wiśnia, ja w ogóle źle to policzyłam gdzieś. Myślałam, że ta instalacja będzie mieć 9 metrów, a ma prawie 14. I nawet jeszcze się trochę przesunęła, więc za blisko mamy wisienkę. No i będzie wykopana. No. Uratowana! Uratowana! Co się stało? Ciężko się chodzi, już mamusia pomaga. Pięknie. Tego się nie zapomina, Hania, nie? No. Anka, nie skacz. Nie ma jak skakać z trampolinie w kurtce zimowej. 16 lutego. Piękna pogoda. Już się pokłóciły dziewczyny. Szybka akcja była. Kalosze i tacy. W ogóle tutaj jest ten nasz domek dla dzieci. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać, ale ostatnio stoję tutaj i rozmawiam z panami i tak słychać coś. A to te drzwi zaczęły skrzypieć, bo wiatr... Bo wiatr zaczął wiać i drzwi... O! I one tak skrzypią, a ja się już normalnie przestraszyłam. Ale zobaczcie, był malowany, no już trochę czasu temu. Nic się z nim nie dzieje, fajnie się trzyma. No, tu mamy jakichś gości. Ktoś tu sobie mieszka.
Jakieś zwierzątko sobie tutaj się schowało. Albo myszka. Myszka. Ponornica jakaś. To się jak malutka polinia. Dobra. No już ci się jej chyba nie da tak przekonać. No w ogóle mamy jakiś plan na te chwasty, nasz ogródek? Nie martwcie się, ja mam plan. Będę wyrywać. Gdzie? W bucie? Nie widziałaś ślimaka? Gdzie ślimak? Tu. O nie, a my nie lubimy takich ślimaczków. O nie, musimy go stąd wynieść. Wziąć go? Jakiś patyczek i go wynosimy stąd. Nie, ja mam rękawiczkę, nie wiem. A ja mam to. No. Akcja sprzątanie ślimaka. Akcja sprzątanie ślimaka. Patrz, jak to dziecko walczy. Idzie, próbuje, uda się. Bokiem. Da radę. Piasek muszę domówić, ale to jeszcze poczekam, aż będzie cieplej. Będzie czyściutki piasek. No. Wygląda troszkę lepiej. Resztę prac jutro. W ogóle coś wam pokażę, że nie zaglądaliśmy przez całą zimę. I nasz domek owadów po prostu został wchłonięty przez ziemię. Także jutro też go spróbujemy odczyścić troszeczkę i wróci na swoje miejsce, pewnie na ten słupek. Także więcej pracy jutro, a to wam jeszcze pokażę, tyle wytargałam rzeczy. No i wracam do domku. Dziewczyny powiedziały, że jest już im zimno, więc wracamy działać dalej w domku. A wy jak? Korzystacie z pogody, słoneczka, czy nie korzystacie? Korzystajcie, póki można. Trzeba się cieszyć każdym promieniem słoneczka. Na wszystko jest czas. W ogóle wczoraj wrzuciłam na Facebooka takie zdjęcie, jak to moja kuchnia wyglądała wieczorem, jak już dzieci poszły spać. I piszę do Łukasza, najchętniej poszłabym spać. A później sobie pomyślałam, że kurczę, no samo się nie zrobi. Z drugiej strony, jak to wszystko pozasycha, jutro będę mieć jeszcze więcej pracy. Jak to powiedziała moja koleżanka, lepiej napić się rano kawy w czystej przestrzeni. No więc szybciutko posprzątałam i wrzuciłam zdjęcie przed i po. No. Cieszy. I co? Przyszły. Jednak mama. Przyszły. Co tam? Buty. Mogę takie? Oczywiście. Mogę teraz? No. Ej mama, a żołnierz ze strychu te Adidasy? No, ale to nie teraz, dobra? Mhm. Teraz idę do domu. Muszę wam szybko drugie danie zrobić i za chwilę muszę jechać po przedszkolaków. Dobra, idziemy. To na tu danie. Na co? Na tu. Tu, nie tu, tylko wtedy po angielsku jest second. Czyli drugie. Second. No. A można powiedzieć też dinner. Czyli po prostu na obiad, bo tak to po angielsku się mówi zupa. When? When. Jak to było? Chodź, jakie ślady tu mamy. Boże, oni to. Aha. Widziałam to, jak tutaj byłam. To widziałam to właśnie. Jak to Co macie, Alusiu? Dwie setki na czapki i sali. Dobra, już idę zobaczyć. W domku. Dobra. Chodź, mama. No widzicie, tak wygląda nasza droga dojazdowa. Łukasz pracuje. Idziemy zobaczyć, co zdziałały już dzieci. Bo ja dopiero ubrałam Laurkę. My żeśmy miały prace domowe, jak to się mówi. A teraz z Laurką żeśmy wyszły. Przez największe błotko musimy tu przejść. Proszę bardzo na nóżki. O, nie. Za lądźkę, no. Ustawimy, że mamy kopkę na drzwi. No. Jeszcze mamy tam wieszak na... O jacie, no to fantastycznie. A tu co? Stare śmieci musimy wyrzucić, tak? Zaraz przyniosę worek. Dobrze, no tak, bo to jest stare już. Zrobimy nowe dekoracje, prawda? No. Jaki macie fajny dzwonek. No. A stopkę zrobiliśmy z kamyka. Dobra. To jest w domu, tylko odniosła czapkę szalik na
na swoim wieszaczku mamy wieszaczki. A, no. A jak wychodzi, to musi je założyć. Aha, no dobra. Patrz, Julka ma tu przy ścianie, a Ala ma tam widać. Dobra. Zaraz wam przyniosę ten worek na śmieci. Chodź, nam pokażesz, mama, co my mamy. Ale wiesz co, bo mi chodziło o coś innego, ale to już wam idę tłumaczyć. Dobra. Bo ja tam w truskaweczkach mam takie szare listki, znaczy brązowe, i je trzeba powyciągać. To tam, Anitka! Tamte truskaweczki! Jasiu też będzie pomagał. Zaraz tutaj znajdziemy dla Jasia jakąś pracę. Ojejku, żeby tak codziennie wszyscy byli zwarci, gotowi do pracy. Zobaczcie, tu są truskaweczki. I to... To ściągnij. I to musimy powyciągać. Ale mamy tylko dwie osoby. Tu jest za dużo osób, a Lusia mi coś innego pomoże. Dobra, o zobaczcie. To trzeba wszystko powyciągać. Jasiowi też daję. Dobra, Jasio też będzie szukał innej pracy. Porządki w domu. Mama Raulka chce... Julia tu rzuca śmieci z góry. Proszę bardzo. Nie, nie, siadajcie, bo to jest jeszcze takie mokre. Jeszcze jest za chłodno troszkę, żeby się tu bawić. Na razie porządki. O, Alusia, tam są grabki. No. Co znalazłaś? Biedronka. Dobra, będziemy robić nowe dekoracje. Dużo. Dziewczyny też tam pracują, także działamy.